Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian i witam was w piątkowe popołudnie. Ostatni odcinek z Balotellim wam się bardzo spodobał i stwierdziłem, że dobra, lecimy dalej. Dzisiaj przetestujemy kolejnego napastnika, jednak słuchajcie, tak rozgrzewałem się przed nagrywaniem tego odcinka i trochę się boję. Dobra, mam nadzieję, że teraz takie rzeczy dziać się nie będą. Jak już możecie się domyślić, dzisiaj przetestuję informa z obecnej drużyny tygodnia. Będzie to Ben Yedder. 5 gwiazdek słabszej nogi, 4 gwiazdki sztuczek i właściwie porównajcie te dwie karty ze sobą. Różnica w cenie to blisko 130 tysięcy. Zaraz się przekonamy, czy Ben Yedder to tani Griezmann. Czas przenieść się do gry. Tym razem postanowiłem odrobinę bardziej zaszaleć i w składzie znajdują się aż 3 karty specjalne. Oczywiście Ben Yedder. Środkowym pomocnikiem, ale pomocnikiem, który będzie jednak spełniał te zadania defensywne, jest Casemiro. Również jego najświeższa karta i to samo tyczy się Pizziniego. Dlaczego go wziąłem? Słyszycie to nazwisko, Pizzini. Plus jest Włoch, to jest przepiękne kombo i nie mogłem go odrzucić i właściwie nie wiedziałem, kogo tutaj umieścić. Jak widzicie, ceny wszystkich piłkarzy są podane na ekranie, żeby nie przełączać pomiędzy nimi. Również cały koszt tej drużyny znajduje się nade mną, jako że w tym tygodniu są niestety wymagania dotyczące składów do Foot Champions. Zagram sobie mecze towarzyskie, jednak mam nadzieję, że i tak będzie ciężko. Zaczynamy. Tak jak mówiłem, jego zwykłą kartę uwielbiałem, mam nadzieję, że będę mógł powiedzieć to samo o informie. I wydaje mi się, że to nie będzie łatwe spotkanie Chiellini oraz Barcali w defensywie. Jak wiemy, Ben Yedder nie ma mnóstwo siły. I właśnie jestem ciekaw, jak spisze się przeciwko tak silnym obrońcom. Dries Mertens, bardzo niebezpieczny piłkarz, ma niesamowity sezon w Napoli, jednak jestem ciekaw, czy w związku z powrotem Arkadiusza Milika do treningu, właściwie już wkrótce do gry, czy Mertens dalej będzie zdobywał tyle bramek, ile wcześniej zdobywał? No o, rzut karny mamy. No bo co jak co, ktoś musiał zdobywać te bramki w Napoli. Napastnicy zawiedli, więc Mertens zaczął grać na napadzie, jeśli się nie mylę. No i co jak co, nie zawiódł. Teraz wracamy do gry. Beznadziejne zachowanie Chielliniego. Serio? Czy będzie bramka? Tak jest. To jest gol. Oczywiście tylko rzut karny, karty nie oceniam na 5 gwiazdek. Każdy potrafi tak strzelić. No tak, jak widzicie, ta karta jest na tyle dobra, że przeciwnicy wychodzą po 5 minutach. Jednak 5 gwiazdek! Dobrze, co mogę powiedzieć na dzisiaj? Jest to tyle, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie... Przy okazji już chyba wiecie, dlaczego wolę grać Foot Champions, okej. Ciekawy napad, nie? To nie Hazard. Nie dajcie się nabrać, Musonda. Fajne statystyki, ale ma bardzo mało siły. Obrona. Ogbonna. Bardzo ładny obrót, próba technicznego uderzenia. Haha, 1-0. Druga minuta. No wiecie co? Już w tym momencie to mówię, lepszy niż Balotelli. Znacznie lepszy niż Balotelli. Lepiej kontroluje piłkę, lepiej strzela zza pola karnego. Piękna sprawa, cudowne techniczne uderzenie. Oj, wydaje mi się, że Griezmann ma konkurencję w La Lidze, jeśli chodzi o FIFA, a może i rzeczywistość. Wissam Ben Yedder, drugie uderzenie. O, tym razem dobra interwencja, dobitka. Aj, Boateng prosto w Batlanda. Znów to samo zejście, lewa noga, 2-0, 8 minut gry za nami. 52 tysiące ta karta kosztowała. Griezmann takich bramek mi nie zdobywał. Sam widzieliście, jeśli oglądaliście. Mam nadzieję, że przeciwnik nie wyjdzie, serio, ale to co wyprawia ten piłkarz, jeszcze kimś takim nie grałem. Proszę państwa, to jest Ben Yedder, to jest strzał po ziemi, słupek. Ale pech, mocna piłka, o kurczę. Ale może teraz? Nie, nie. To nie jest karta oceniona na 83, to nie jest... Dobra, piłka odbiła się od obrońcy, więc... I tak to jest hat-trick Ben Yeddera w ciągu 9 minut! Chore! Ależ on się zabiera z piłką, teraz próba przelobowania, a niepotrzebnie jednak dobija na niej. 4-0, 20 minut za nami. Chyba muszę grać częściej towarzyskie. Tak jak mówiłem, jest na tyle dobry, że przeciwnicy w mgnieniu oka wychodzą. 2 asysty na niego, 3 bramki Ben Yeddera. Jeszcze nie kończę odcinka, jeszcze nie kończę. Słuchajcie, może i ten odcinek trwa dopiero 4 minuty, ale ja dawno się tak dobrze nie bawiłem jedną kartą. Martial, Nyang i Halloween Salah. Kolejna dobra drużyna, tylko proszę, niech przeciwnik ma jaja. Serio, tylko o to proszę. Teraz prostopadłe zagranie do Egipcjanina, za daleko sobie wypuścił piłkę, Varane. Niepewna interwencja. No okej, okej.
Znów Wissam, to jest już pole karne, tym razem mocne uderzenie po ziemi, proszę, dobitka. I wreszcie mamy bramkę 0-1, a tym razem na listę strzelców trafia nasz Nani. Druga bramka w tym odcinku, też się dobrze spisuje. Podoba mi się to. Po co komu Neymar? Może być stary, dobry Nani. Wissam z dystansu. No co jak co, to jest dzień Buffona. Okej, to jest ta chwila, to czuć! Może rajd w stylu Maradony? Okej, utrzymał się przy piłce i jeszcze to robi! Ben Yedder, to jest ta chwila, tak! Tak, ta piłka się wtoczyła do siatki 0-2 przed końcem pierwszej połowy. Więc tutaj akurat ma u mnie plusa. Bo tak jak mówiłem, nie ma dużo siły, a jednak utrzymał się przy piłce, no właściwie biegnąc prawie że od połowy. Zobaczmy tutaj, chyba... Kurczę, Bonucci nam stanął na drodze, a i tak bieg dalej. Forrest Gump byłby dumny. Okej, mam ochotę na więcej. Wybaczcie, nie jestem w stanie tego skomentować. Kuriozalna sytuacja. Co za koleś, oglądać powtórkę takiego gola. Słuchajcie, gdy ja strzelę brzydką bramkę, no to ja nie oglądam powtórki. Serio, jak mi się zdarzy coś ładnego, no to mogę oglądać i w nieskończoność. No ale taki klops i powtórkę, i jeszcze dub. Okej, trzeba odpowiedzieć. Strzał znikąd i to jest właśnie on! 1-3. Wiecie co, no czasami są problemy z wejściem w pole karne. No bo jednak, jak stoi taki Smolink i Bonucci, czy ktokolwiek tam jest, to nie jest łatwo, bo oni potrafią go łatwo przepchnąć. Jednak słuchajcie, wystarczy uderzyć technicznie zza pola karnego. Żadnym piłkarzem nie strzelało mi się tak dobrze. Niesamowite. W tym momencie 6 bramek w 3 spotkaniach. Imponujące. Trzecie zwycięstwo z rzędu i po raz kolejny chyba zawodnikiem meczu zostanie nasz francuski napastnik. Zobaczmy, czy mam rację. Oczywiście, że tak, ale teraz tylko 9,0. Coś się stało. No przeciwnik grał, to się stało. Dobrze, ostatnie spotkanie w tym odcinku. No i cóż, co najmniej 3 bramki, tyle powiem. Ben Yedder, no... Widzę to. Nie pasują mi jego strzały na siłę. Zdecydowanie lepiej uderza technicznie i chyba to będę po prostu robił, bo wtedy bramkarz nie ma szans. A, już myślałem, że uda się zdobyć gola główką. A, właściwie myślałem, że będę asystował. I udało się! 0-1, Nani, kolejna dobitka. W tym odcinku, no jak widzicie, jak Ben Yedder nie kończy, to robi to za niego Nani. No nie wiem, jak mogłem tutaj uderzyć, chyba to była najlepsza decyzja, oczywiście poszczęściło mi się, ale wychodzimy na prowadzenie. Oj, tym razem przeciwnik zdobywa gola z dobitki. Okej, należało mu się. Niemiecki Andrzejczyk chciał załatwić... Nie wytnę tego. Nawet najlepszym się zdarza. Turan nawalił i to będzie bramka. Nie! O, biedaczek. No niestety, sami widzicie, brakuje mu tej siły. Pizzini, to może być twój moment. Nie, no to jest, kurczę, najlepszy bramkarz w La Lidze. No może jednak się uda. Nie, poprzeczka. Dobrze, przeciwnik uderzył 2 razy w słupek przed chwilą, więc... No nie będę narzekał, bo... No jednak. O tak, Ben Yedder. Proszę, niech to skończy się golem. Jest uderzenie, jest zła interwencja Horna, właściwie jej brak. I 12 minut przed końcem wychodzimy na prowadzenie. Nie zawiódł, wreszcie gol. Wiecie, z takim... Po takim strzale na siłę, przez bramkarza, chyba nie odbiło się od obrońcy. No cóż, Niemiec był bez szans, choć myślę, że gdyby był to na przykład, no nie wiem, Courtois, gola by nie było. Casemiro, Iñaki Williams. To jeszcze nie koniec. Podanie. Podanie, za długo, ale Turan, nie ma. Tak chciałem wejść z piłką do siatki, jednak dobrze. Sędzia zagwizdał po raz ostatni. Czwarty mecz, czwarte zwycięstwo. Dobry ten zespół. No tym razem to nie był występ Ben Yeddera. Nani zdominował. Okej, nadszedł czas na małe podsumowanie. No cóż, wygrałem wszystkie spotkania. To oznacza, że mogę powiedzieć, że moja obrona broniła dobrze. I taka jest prawda. Nie mogę powiedzieć złego słowa o Umtiti i Varane. No gdybym tutaj chciał budować lepszą drużynę, to na pewno Jordi Alba grałby na lewej obronie, a na prawej...
Właściwie nie wiem, kto jest najlepszy z La Ligi, więc musiałbym spojrzeć, ale Pizzini mnie nie zawiódł. Jeśli chodzi o środek pomocy Casemiro, okej, choć nie grałem jego zwykłą kartą, no ale bardzo podobny do Maticia. Turan nie za bardzo przypadł mi do gustu, a Boateng, no może nie zdobył żadnej bramki, miał jakąś asystę, no też nie miał, ale grał dobrze. Grał tak, jak grać powinien. No i napad. Ben Yedder. 4 spotkania, 7 bramek, no niestety bez asyst, jednak sami widzieliście, no strzelał, kończył Nani, który też się spisał bardzo dobrze, ale mi się głos złamał. 3 bramki, 3 asysty, super. No i jeszcze Iñaki Williams, bez bramek, ale też 3 asysty, czyli można powiedzieć, że napad świetny. No Williams akurat nadrabiał ten brak siły Ben Yeddera, jednak no właśnie, jeśli mam mówić o minusach tego piłkarza, to będzie to właśnie siła. No jednak, tempo niesamowite, to samo dribbling, wy to wszystko widzieliście, podania również... Techniczne strzały zza pola karnego. Jednak no właśnie, gdyby był wyższy i silniejszy, napastnik idealny. Jednak wiecie co? 55 tysięcy za takiego piłkarza to według mnie promocja. Jeśli mam porównywać go do Balotellego, 100 razy lepszy. Więc jeśli macie jakieś monety, budujcie skład wokół niego, albo jeśli macie francuski, to po prostu go wsadźcie. Na przykład nawet Griezmann i Ben Yedder, no bo dlaczego nie? Choć wydaje mi się, że na przykład Martial... Ben Yedder i, nie wiem, jakiś prawy skrzydłowy z albo La Ligi, albo z Francji i będzie idealnie. Bo jednak przydałby mu się jakiś silny partner. Jednak słuchajcie, ja sobie nim pogram jeszcze w Foot Champions na moim głównym koncie. Będę go wpuszczał z ławki, gdy będę potrzebował, zakupię sobie jego kartę i też dam wam znać, nie wiem, po weekendzie, jak się spisywał jako super zmiennik. Ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, ponieważ sami chyba widzieliście, że świetnie mi się grało tą kartą. Jednak już nie przedłużam, bo wiem, że mnie nie słuchacie. Jeśli odcinek wam się spodobał, to pamiętajcie o tym, by zostawić pozytywną ocenę, subskrypcję, jeśli tego jeszcze nie robicie i w komentarzach sugerujcie kolejne karty, którymi powinienem zagrać. Życzę wam miłego weekendu, pozdrawiam, cześć!